Ja chcę powiedzieć, że faszyzm w Polsce ma się dobrze niestety również w umysłach Polaków. 66% Polaków według sondaży obawia się uchodźców w Polsce i imigrantów. A w preambule polskiej konstytucji mamy napisane: my, naród, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. To jest tekst bardzo często ostatnio czytany na tych demonstracjach, w których krzyczymy: obronimy demokrację. I wiele względów każe nam dzisiaj sądzić, że być może zwolenników tych najgłębszych wartości, tych, które są związane z prawami obywatela, z ludzką godnością, z którą według polskiej doktryny konstytucyjnej wynikają wszystkie prawa Rzeczypospolitej, że te wartości mają niewiele więcej zwolenników w polskim społeczeństwie. Bo kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi bronić praw i godności poniewieranego człowieka, kiedy przychodzi stanąć w obronie gejów na demokratycznych demonstracjach, to mamy z tym kłopot. Kiedy przychodzi stanąć w obronie praw polskiej mniejszości ukraińskiej, to mamy z tym kłopot, bo wielu z nas uważa akcję Wisła za uprawnioną przez pamięć Wołynia i przez tę kłopotliwą niezwykle sytuację, którą mieliśmy na Kresach Wschodnich z ukraińską powstańczą armią. Kiedy przychodzi co do czego, niewielu z nas potrafi stanąć w obronie deptanej ludzkiej godności. Ja mam zaszczyt należeć do środowiska obywateli RP. My uparliśmy się występować w obronie praw człowieka. To w obronie tych praw stajemy regularnie miesiąc w miesiąc na krakowskim przedmieściu naprzeciw fanatycznemu tłumu, nie obawiam się tego powiedzieć, polskich faszystów. Po to, by bronić godności pojedynczych jednostek. Ona tam jest deptana. I chcę powiedzieć, że nasze środowisko nie kupi żadnego politycznego kontraktu, który polegałby na tym, że najpierw, jak mówią politycy, ustawimy z powrotem na nogach ten stolik, na którym gra się według demokratycznych reguł, a dopiero potem w spokoju pogadamy sobie o takich luksusach demokracji, jak związki partnerskie, prawa gejów, jak upamiętnienie akcji Wisła. Nie! My żądamy tych praw i tego respektu od wszystkich. Od wszystkich, również od polityków opozycji, tu i teraz, i nie ustąpimy, choćby nas była naprawdę garstka. Bo wolność kraju nie na tym polega, że rządzą nami patrioci, ale na tym, że prawa jednostki są respektowane i polityczna większość, każda polityczna większość musi je szanować. Własną rolę w ruchu demokratycznym tak właśnie widzimy. Choćby nas była garstka, potrafimy wymusić swoje prawa na większości, na fanatycznej, wyjącej większości. Dziękuję bardzo. Równość, równość, demokracja, wolność.